Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, na rozmowie o książce, która ukazała się właśnie w wydawnictwie Pruszyński i Spółka, Mały Oświęcim, Dziecięcy obóz w Łodzi. Gościmy u nas panią Jolantę Słonińską-Gogacz, współautorkę książki razem z panem Błażejem Torańskim. Bardzo nam miło, szczególnie, że w książce występują wątki dotyczące Wielkopolski. I Poznania. I Poznania. Pani Jolanto, napisała pani w książce, że chce w ten sposób poruszyć domino pamięci. Mhm. Czy jesteśmy wobec tego kolejnym elementem tego domina i to nasze spotkanie? I dlaczego jest to potrzebne? Czego takiego nie wiemy jeszcze o obozie przemysłowym, na Przemysłowej? Dziękuję, że przytoczyła pani to moje ulubione hasło z książki, właśnie domino pamięci, żeby upadły te klocki, które zasłaniają nam obóz. Oczywiście takie spotkanie jak z panią, z państwem tutaj w tym wspaniałym, szacownym miejscu, jak najbardziej jest takim elementem, który kolejny klocek przewraca i odsłania nam historię obozu, jak najbardziej. Dlaczego potrzebna jest ta historia? Obecnie już w tej chwili na półkach księgarskich jest trzecia porcja książki, trzeci nakład wchodzi, ponieważ okazało się ku naszej wielkiej radości, ale też i zdumieniu, że Mały Oświęcim jest potrzebny, ponieważ czytelnicy jasno nam o tym powiedzieli swoimi zakupami. Otrzymuje wiele głosów z całej Polski, z Krakowa, z Poznania, z Łodzi, z różnych miejsc. Ludzie dziękują mi za tę książkę, mówią, że ją już przeczytali, że będą polecać, że pożyczą mamie, pożyczą koleżance. Wielu dziennikarzy też bardzo pozytywnie, bardzo dobrze i ciepło wypowiada się na temat tego wydawnictwa, więc cieszymy się bardzo, że domino pamięci działa i że obóz na Przemysłowej, taki obóz bardzo szczególny, unikatowy, właściwie kuriozum na mapie obozów hitlerowskich II wojny światowej, zaczyna mieć swoje miejsce. Zaczyna funkcjonować w świadomości społecznej, że przedostał się. Ja osobiście nie mam z nim żadnych konotacji rodzinnych, nie mam żadnego merytorycznego powodu, żeby tym obozem się bardzo zajmować. Natomiast no, moje drogi życiowe skierowały mnie ku jego bramie i zobowiązałam się wobec ocalałych, że zrobię wszystko, żeby ich historie nie przepadły. I ta książka jest krokiem milowym właśnie do tego wywiązania się z zobowiązania, jakie sobie sama wymyśliłam. Ja wiem też, że oni sami bardzo się z tej książki cieszą, ich rodziny przysyłają mi zdjęcia babci, dziadka z książką. Znajdują na tych stronach swoje imiona, nazwiska, już nie numery, tylko samych siebie i cieszą się, że dzisiaj u schyłku życia, bo nie ma co ukrywać, że jest inaczej, u schyłku życia czeka ich ta nagroda i takie bardzo wyraziste, powszechne upamiętnienie. Praktycznie nieliczni polscy dorośli mieli wstęp na teren obozu. Był on ukryty, można powiedzieć, podwójnym ogrodzeniem. 5 hektarów wydzielonych w ramach getta łódzkiego i Polacy praktycznie tam, no, można powiedzieć, nie trafiali. Czy o nim wiedzieli wówczas?
wiedzieli, ponieważ dzieci wyjeżdżały, pani Marto, często do pracy poza obóz. I ciężarówki te dzieci pod plandekami albo na otwartej przestrzeni bez plandeki woziły do miasta. Te dzieci były charakterystyczne, ponieważ były bardzo wychudzone, były w złym stanie fizycznym i wszystkie miały te same szare, drelichowe mundurki, więc potem można było poznać dziecko z obozu na Przemysłowej. Tak więc po pierwsze obóz koncentracyjny, po drugie na pewno nie był to obóz zagłady, ponieważ narzędzie, jakimi posługiwali się Niemcy na Przemysłowej, nie prowadziły do jakiejś masowej zagłady dzieci. Nie o to chodziło. Tam nie było komór gazowych ani krematoriów. Dzieci były zabijane innymi metodami. Natomiast był to obóz śmierci, ponieważ dzieciom, które z różnych powodów nie były w stanie poradzić sobie, przetrwać, nie pomagano. Dziesiątkowały je przede wszystkim choroby zakaźne, choroby śmiertelne, gruźlica, zapalenia płuc, zapalenia właściwie wszystkiego, tyfus, dwa rodzaje tyfusu występowały w obozie na Przemysłowej, w tym jedna dosyć potężna epidemia, która ten obóz rzeczywiście zdziesiątkowała. A więc jeżeli dziecku się nie pomaga przetrwać, nie podaje mu się lekarstw, które już wtedy były znane, ja w książce o tym piszę, jakie choroby po kolei występowały w obozie, były najczęstsze i jaka była wówczas, jaki był stan medycyny, jaki był stan wiedzy medycznej, jak można było ludziom pomóc, a można było. Więc jeżeli się nie pomaga, no to de facto się to dziecko uśmierca. Czyli oczywiście przemoc fizyczna, bicie i tak dalej, to również doprowadzało do śmierci wielu dzieci. Czyli można powiedzieć, że taka forma eksterminacji pośredniej, czyli tak, takie wyniszczanie przez głód, przez pracę, tak, przez choroby. Choroby, przez pozostawienie, no pewnie przez kary, zaraz o tym tak, powiemy. Ale cała ta książka jest utkana z takich relacji, wspomnień, z takich właściwie krótkich i one budują poszczególne rozdziały poświęcone kolejnym obszarom informacji, jakiejś dziedziny życia i tego, co pani mi powiedziała, czyli życie w obozie, dzień w obozie, choroby. Początek, jedzenie, głód, choroby, głód. Dla dziecka przynajmniej, ja tak pamiętam ze swojego dzieciństwa, pewne rzeczy mają taki większy charakter. To znaczy wszystko, na co dzieci patrzą, wydaje się czasem, wydaje się większe, wydaje się okropniejsze, straszniejsze. Mhm. Czasem ma większe gabaryty. Tu w książce przywołane to zostało kilkukrotnie, ale sam fakt, że dziecięca buzia, oczy były często na poziomie paska nadzorującego wachmana, no też pokazuje nam, w jakim położeniu było dziecko, które przebywało w obozie. Tak. Jak wyglądało oczami dziecka taka codzienność, jak wyglądała? Co dzieci właściwie tam robiły od początku dnia? Czy może pani pokrótce chociaż przybliżyć? Pani wspomniała, były wyniszczane przez pracę. No właśnie, bo to był też Arbeitslager. To był też obóz pracy, ponieważ nie chodziło o to, by dzieci zwieść na Przemysłową i żeby sobie one tam były, ale pragmatyzm niemiecki nakazywał jednak wymyślenie im zajęć, które byłyby użyteczne. A zatem zanim dzieci przyjechały, właściwie już wtedy stworzono im warsztaty, one pojawiały się potem z czasem i były rozbudowywane, warsztaty pracy. Tam było szewstwo, rymarstwo, była iglarnia, czyli warsztat prostowania przemysłowych igieł. To było bardzo trudne dla dzieci. Tam była praca w ogrodzie, był zakład krawiecki, była pralnia, mnóstwo, stolarnia, byli mali ślusarze. Były dzieci, które tworzyły różne potrzebne rzeczy dla Wehrmachtu, zwikliny, dywany pod czołgi i tak dalej, maty tak zwane. Więc te dzieci od rana do wieczora pracowały, tak więc to było ich naczelne, główne zajęcie. Ale tak od samego początku, kiedy dzieci przybywały do obozu na Przemysłowej, no to procedura była właściwie taka, jak w każdym innym obozie koncentracyjnym. Z tym dodatkiem, że dotyczyła więźniów zupełnie zdezorientowanych. Dorosły człowiek, kiedy wpadł w sidła łapanki na ulicy, ponieważ wyszedł do sklepu po ziemniaki i akurat
wpadła ciężarówka i był akt terroru w kilka sekund. Należało po prostu pożegnać się ze swoim życiem, bo wszystko się musiało zmienić. On wiedział, co się stało. On wiedział, co się stało. Zresztą badania mówią, że ludzie, którzy lądowali w takich miejscach jak obozy hitlerowskie, ale mieli świadomość, co tam robią, mieli jakieś zadanie do wykonania. Ktoś taki jak Witold Pilecki wiedział, że konspirację musi założyć, że ma plan, że chce wyjść, że chce o tym obozie opowiedzieć światu i tak dalej. Jeżeli jest jakaś taka determinacja, na końcu której jest jasny, czytelny, dobry plan, to inaczej się przeżywa ten obóz. Jest jakaś motywacja do przeżycia. Dzieci oderwane od matek, od domów, od swoich poduszek, od swoich piesków, szkoły, kościoła, rodzeństwa często, od wszystkiego, co do tej pory było bezpieczne, dobre, miękkie, ciepłe, pełne miłości albo nawet bez miłości, ale ich, po prostu ich. One były zupełnie zdezorientowane i tak lądowały, przyjechały do tej łodzi, nawet nie wiedziały, gdzie są, co to znaczy Litzmannstadt. Były wyładowywane z tych ciężarówek, ewentualnie nieprzyprowadzane z dworca przez jakichś obcych ludzi w mundurach. Daktyloskopia, fotografia, zabranie wszystkich rzeczy osobistych, wymiana tego wszystkiego na drelichy, zużyte już, używane dawno buty, jakieś spodnie stare, zawszone ubranie, no i odebranie imienia i nazwiska. To było symptomatyczne, właśnie to odebranie tożsamości. Teraz jesteś numerem, tak? 122 i koniec. Także i potem 2 dni kwarantanny, przyuczenie podstawowych rozkazów niemieckich, nowych słów, Austreiten i tak dalej, i tak dalej. One musiały wiedzieć, te dzieci, jak po niemiecku się liczy, jak po niemiecku mówi się podstawowe słowa, co trzeba mówić, kiedy Wachmann czegoś oczekuje. 2 dni kwarantanny i potem przydział do baraku. No i regularna praca. Tak więc codzienność. Codzienność to była praca, głód, przede wszystkim stały lęk, stały strach, ponieważ dzieci były bite, nie wiedziały za co. Bo można było dostać lanie za przystanięcie nie takie, za schylenie głowy nie takie, za to, że ma się wszy, za to, że nie ma się wszy, za to, że są brudne buty, za to, że się rozlała zupa, za to, że właściwie za wszystko, za oddychanie, za nieoddychanie. Za krzywe spojrzenie. Oczywiście za spojrzenie, które oceniane było jako krzywe. Poznanianin, pan Jerzy Skibiński, ocalały z obozu na Przemysłowej, powiedział mi, że takie hasło kiedyś padło z jego ust, że to filozofia przeżycia, filozofia utrzymania siebie przy życiu. On to tak jakoś bardzo ładnie ujął, co zrobić, żeby przeżyć, kiedy coś się nie spodobało Niemcowi, bo jak coś się nie spodobało, to dostawało się w głowę mocno i się upadało. Czyli takie wyczulenie praktycznie. Tak, wyczulenie, ale teraz tak, jak się za szybko wstało, to się dostawało drugi raz, a jak za długo się leżało, to było się kopanym. Ta filozofia polegała na tym, żeby wstać w takim momencie, w którym nie skazywało się samego siebie na kopnięcie albo na uderzenie drugi raz. To było bardzo trudne. Nawet inteligentne dzieci w obliczu zła, jakie tam czyhało na nie, nawet inteligentne dzieci, one tę inteligencję z czasem zatracały, ponieważ organizm, biologia przestały, fizjologia przestały funkcjonować sprawnie. Myślenie, zdrowie, niedożywienie, przede wszystkim głód, niedożywienie, brak witamin, brak składników odżywczych niezbędnych do rozwoju dziecka. Dorosły może sobie pozwolić na jakieś gorsze jedzenie przez jakiś czas, ponieważ wszystkie organy ma już ukształtowane i już nie rośnie, już tych komponentów wartościowych nie potrzebuje tak bardzo jak dziecko, które dopiero buduje swój organizm, więc potrzebuje wszystkich wartości odżywczych. I nagle te dzieci nie miały nic, miały tylko głód i zimno. To też jest ciekawe, że wszyscy ocaleni mówią, że do głodu można się było jakoś przyzwyczaić, chociaż nie wszystkie dzieci były do tego zdolne. To też trzeba zaznaczyć, że każdy ma inny organizm, inną kompozycję w sobie, prawda, taką biologiczną, ale najgorsze było zimno. Ten sam Jerzy Skibiński mówi, wie pani co, bo myśmy nie mieli kalorii.
nie było jak ogrzać organizmu, po prostu. I największym cierpieniem była zima, kiedy te baraki naprawdę były bardzo zimne, wilgotne, wstrętne. Nieogrzewane często. Tam były jakieś takie kozy do ogrzewania, no ale ta temperatura, no umówmy się, nie wzrastała do 20 stopni, tylko maleńko, no można się było przy nich troszeczkę ogrzać, owszem, ale też była reglamentacja podpałki. No, tak na chodaki zresztą nie zawsze, tak. Też wyściełane jakimś materiałem. Oczywiście, tak, tam no, były jakieś onuce, ale skarpetek nie było. Zresztą nawet jak dzieci prosiły w paczkach o skarpetki, bo prosiły często, rękawiczki, skarpetki, no wiemy, że one nie trafiały do nich, że nie dawano im tego, co dostawały w paczkach w pełnym asortymencie przysłania przez rodziny. Ogolone głowy, tak, no wszawica, tak, wszawica, zresztą w ogóle to była też forma takiego upokorzenia, no wiadomo, nie lubimy, proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy dzisiaj ktoś nas dorwał i ściął nam włosy na glace, to byłaby wielka bieda psychologiczna, to była też taka forma upokorzenia tych dzieci, ale oczywiście też aspekt praktyczny, no była wszawica, więc krótkie włosy, czy też brak włosów, no trochę ułatwiało życie, no nie było mydła, nie było oczywiście szamponów, nie było ciepłej wody. Te dzieci właściwie skazane były na ciągłą, wielomiesięczną udrękę. W jednej z relacji pojawia się wątek dotyczący ogolonej głowy, że po zgoleniu pięknych blond włosów brat nie poznał siostry, tak? To za chłopczyk w spódnicy. Tak. Pewnie pani mówi o dzieciach z Wisły, o Jasiu i Zuzi. Ona mówiła do niego, to ja, Zuzia, a on patrzył. To były częste przypadki, że rodzeństwo się nie rozpoznawało właśnie po wychudzeniu i po zgoleniu włosów, ale też w książce na pewno pani zwróciła uwagę na to, że są opisy rodziców, którzy przyjechali po dzieci i nie poznały tych dzieci. Po Henie Kowalską mama przyjeżdżała dwa razy, bo one się nie rozpoznały. I też wychudzenie. Tak, wychudzenie, zniszczenie. I dzieci zapomniały, jak mama wygląda. Mama się zmieniła przez ten czas wojny. Na pewno ten smutek, to całe utrapienie wojenne jednak rozrysowało się na twarzach tych ludzi. Te kobiety nie wyglądały tak jak wcześniej, jak przed wojną. Mama była ładniejsza, tak? Mama była ładniejsza, tak. Moja mama była ładniejsza, dokładnie tak. To jest to, co pani powiedziała, to jest wręcz cytat. A z kolei mama nie poznała dziecka, no bo niczym nie przypominała Henia, a Heni sprzed wojny, czy też z 1942 roku chociażby. Świat oczami dziecka, tak, jest inny. Tak. Niedawno gościliśmy tutaj panią Iwonę Hańczewską, córkę doktora Witaszka, której zresztą, którego również wątek dotyczy, jest poruszony w pani książce. Tak, bardzo szeroko, bo to bardzo ważny temat. Do tego zaraz wrócimy. Natomiast pani Iwona wspominała o takim wyjątkowej sytuacji, w której ojciec oczywiście już był zabrany, matka w którymś momencie została aresztowana, tak, zabrana do obozu koncentracyjnego, a dzieci przez moment zostały same i się bardzo cieszyły, bo nie zdawały sobie sprawy i ona wspomina, że skakały po łóżku, bo się cieszyły, że zostały same. I często właśnie w tych momentach wkraczało gestapo, tutaj w Poznaniu wiemy, że tak, wiele z tych aresztowanych dzieci w tej akcji Mosińskiej tak zwanej trafiało na gestapo. Czasem odroczono to chociażby o koniec nocy i poranne aresztowanie. Rodzeństwo Gaussów, tak. Dokładnie. I trafiały na gestapo, skąd były wywożone do obozu. Tam trafiały, zamykały się drzwi i praktycznie były już podporządkowane dorosłym, z których każdy był niebezpieczny. Oczywiście. I do momentu wyzwolenia, oprócz niektórych przypadków, o których pani też tutaj pisze, relacjonując wypowiedzi świadków historii, jawili się jako osoby, które mogą mi zagrozić, że są groźne, są szkodliwe, i tylko kilka właściwie wyjątków, między innymi Krawcowa obozowa. Tak, tak. Kogo jeszcze mogło uznać za jakiegoś sojusznika? Pani Stefania Otto-Szafrańska, to była pani, która dowodziła, Polka z Łodzi, dowodziła warsztatem krawieckim. Z rozmowy z panią Marią Wiśniewską-Jaworską, też poznanianką,
dowiedziałam się, że taką osobą był Józef Nowak. Józef Nowak jako Wachmann Volksdeutsch z Łodzi robił z siebie groźnego człowieka, ale były sytuacje, w których, zresztą on był przyjacielem Otto Szafrańskiej, niektórzy Niemcy dawali dzieciom fory. Wiem od Krysi Lewandowskiej, że zdarzało się, że jeżeli Niemcy wyczuli, czy też wiedzieli, że któryś z dzieci na przykład zna niemiecki, to mówili głośniej na przykład takie zdanie: Hans, ich habe kein Hunger heute. I wtedy było wiadomo, że Niemiec nie jest głodny i gdzieś w śmietniku za chwilę wyląduje ogryzek jego jabłka albo kawałek chleba. Zdaniem Krysi to nie czyni z Niemców bohaterów i dobrych ludzi, ona to zastrzega. Natomiast ma odwagę i ma szczerość, taką uczciwość sobie, żeby coś takiego przytoczyć. Są też opisy u Józefa Witkowskiego w jego monografii takiej sytuacji, że Niemiec, który rozdawał opał dzieciom w czasie zimy, no, że tak powiem, lekceważył to, że któryś z chłopców na przykład wziął jeden kawałek drewna albo czegoś rozgrzewającego więcej. Była reglamentacja, były obostrzenia, a tutaj pozwalał, no i tym samym ten barak był powiedzmy o jeden stopień cieplejszy, ewentualnie godzinę dłużej cieplejszy. Tak? Więc były odruchy ludzkie. Zdarzało się też, że w Verwaltung dzieci znajdywały kawałki, znaczy na dnie trochę zupy zostawionej dziewczynki sprzątające. Marysia mi Wiśniewska o tym mówiła, z tym, że zaznaczyła, że ona się Niemców tak bała, że uważała to za prowokację i nigdy nie jadła tej zupy do końca, chociaż wiedziała, że ten Niemiec, którego pokój sprząta, prawdopodobnie jest na tyle zacny, żeby tę zupę jej zostawić, ale generalnie były tam kreatury. Także były odruchy, i to trzeba jasno powiedzieć, ludzkie. Były też lepsze sytuacje. Ktoś komuś tam dał miskę do umycia. Wiadomo było, że w tej misce jest jakieś jedzenie. To Kazio Gabrysiak mi mówił, że strasznie się cieszył, jak jakiś Niemiec tam swój talerz mu dał do umycia. I mógł zjeść resztkę jakiegoś pysznego jedzenia. To był szczyt szczęścia, bo takiego smaku nie miał w ustach od 2 lat. Więc no były takie sytuacje, ale generalnie Był pęd, strach i przemoc fizyczna, brutalna, aż po śmierć. Dotknęliśmy tu wątku jedzenia. Karę można było dostać za zerwanie gruszki z drzewa, tak. Za podniesienie chleba, tak. Ale czasem złośliwie nawet wylewano gdzieś tam resztki zupy, okruszki rozsypywano i dzieci faktycznie zlizywały to do cna, wyciągały każdą możliwą porcję jedzenia, żeby jakoś się posilić, zasilić. Głód był straszny. Tak, głód był straszny i to była przyczyna wielu pewnie śmierci, a nawet jeśli nie śmierci, to dewastacji zdrowia tak naprawdę. Bo tak jak powiedziałam, no dziecko potrzebuje innego jedzenia niż dorosły. Jak się je źle żywi, to ono potem jest chore. I wszyscy oni po wojnie po prostu chorowali. Chorowali przez całe lata, właściwie chorzy są do dzisiaj. Ślady tego obozu noszą na ciele i w środku do dnia dzisiejszego. Chleba w takim pojęciu, jak my spożywamy, to chyba nigdy nie widzieli. Oczywiście, że nie. Pewnie jakiś kawałek suchego, czasem mówią czarnego chleba. Tak. Zwraca uwagę też fakt, w jaki traktowano kromkę chleba spleśniałą, czyli po prostu nie ma czegoś takiego jak spleśniały chleb, prawda? Do dzisiaj zresztą. Nie ma czegoś takiego jak kawałek spleśniałego pomidora, pani Marto, nie. Wszystko się je. Nawet dwie więźniarki niezależne od siebie powiedziały mi taką rzecz. Ula Grenda i Zuzia Polok zwróciły uwagę na to, że mają taką swoją domorosłą teorię, że właśnie te spleśniałe chleby i ciasta, które docierały od rodzin, a Niemcy tego nie chcieli, bo to spleśniały, właśnie ratowały życie, bo to była penicylina. Bo to nie była, bo pleśń to nie jest bakteria, tylko grzyb. To jest zupełnie coś innego, inna substancja biologiczna. Więc no, z pleśni robi się przecież lekarstwa. One to jadły, nic złego im się nie działo.
A być może nawet rzeczywiście jakieś drobne ustroje powodowały, że zażegnywane były jakieś stany zapalne. Trudno to w tej chwili ocenić, ale nikt z obozu na Przemysłowej, żaden z ocalałych, których znam, nie wyrzuci chleba, nie wyrzuci kawałka jakiegokolwiek jedzenia. To jest w ogóle nierealistyczne. Szacunek, jak po Norwidowsku, każdy okruszek podniesiony z ziemi przez uszanowanie. Zresztą oni w ogóle dużo jedzą, bo są tacy od dziecka nienasyceni. Genowefa Kowalczuk, której nie miałam okazji poznać, bo zmarła w 2011 roku. Zresztą 11 grudnia w rocznicę swojego przyjazdu do obozu, bo trafiła do Łodzi w pierwszym transporcie, mówiła, że miała zawsze pełne garnki jedzenia, z tego słynęła. Że ktokolwiek do niej przyszedł w jej gościnne progi, to dostawał pączki, zupę schabowe. Nie mógł być głodny. Wszystko, krusteczki. Zawsze mówiła, że nigdy nie wolno być głodnym, bo zawsze może rozpocząć się wojna. Także jest też opis kuchni w domu Józefka Fidyka, zamek w drzwiach do kuchni. Ja zapytałam, myślałam, że to jakiś żart albo jakaś pomyłka, zamek w drzwiach do kuchni, a okazało się, że nie, że przed Józefem trzeba było zamykać kuchnię, bo on jadł do końca, do obrusu i bali się, że pęknie. Kompulsywne jedzenie. Kompulsywne jedzenie, nerwowe jedzenie, ale to wszystko po powrocie z obozu. Wcześniej było normalnie. Był tam głód, nigdy po tej pierwszej wojnie światowej przecież nie byliśmy zasobnym narodem, bogatym, skądże znowu. Ale jednak ta mama gotowała, prawda? Były jakieś kluseczki, jakieś ziemniaczki, było jedzenie, były owoce przecież, nikt nie był głodny. Każda mama dba o swoje dziecko i własną porcję odda, żeby tylko dziecko było szczęśliwe i najedzone. Natomiast obóz degradował wszystkie dobre uczucia, więc głód to była podstawa niszczenia tych dzieci. Jak któreś umarło, to przyjeżdżały następne transporty. Krysia Wieczorkowska mi mówi, wie pani, ilość nas się nie zmieniała, tylko twarze się ciągle zmieniały. Także zupa w obozie różniła się od tej maminej zupy. Wszystkim. Gwoździe. Tak. Co tam, kawałki szmat. Przede wszystkim robactwo było. Robactwo. Robactwo. To było najgorsze, ponieważ te zupy były gotowane nierzadko na warzywach, które już były bardzo stare, często spleśniały i to właśnie powodowało biegunki, tyfus i wszystkie te kłopoty w trzewiach tych dzieci. To też bardzo duża taka bezbronność i wstydliwość, bo biegunka jest bardzo osobistą dolegliwością, latryny byle jakie, daleko. Nie wiadomo czym w ogóle. Tak, one się zakażały, te dzieci nawzajem i tak dalej, więc te zupy były straszne. Paweł Prosner powiedział mi, że jak zobaczył pierwszy raz tę zupę, to po prostu podziękował, wylał ją i za to dostał straszne picie, ale szybko pożałował, to po pierwsze. Pani cytuje książkę, świetna, bardzo ważna lektura. Szybko pożałował, a potem to już jadł wszystko z podziękowaniem ręki, co tylko nadawało się do jakiegokolwiek jedzenia, więc... Tak, chleb trzeciego gatunku, zupa, w której było robactwo i w zasadzie była lurą, no i kawa. No, mądrzejsze dzieci, te bardziej doświadczone, takie starsze, wiedziały, że po kawę trzeba się ustawić na końcu kolejki, bo na końcu będą te fusy, więc ta kawa będzie bardziej treściwa, więcej zostanie w żołądku. No, dojrzałość ratowała czasem życie. Te najmłodsze dzieci ginęły, one nie miały doświadczenia życiowego, nie miały umiejętności przeżycia. To był największy problem. Te maluszki właśnie, te 8-9-latki, bo do 8 roku życia te najmłodsze dzieci, niemowlaczki, były przez jakiś czas w obozie na Przemysłowej, potem je wywieziono w Siną Dal, coś z nimi zrobiono, ja nie wiem co się z nimi stało. Nie, nikt tego nie opowiedział, ale od 2 roku życia do 8 były dzieci w osobnym bloku, one nie pracowały i one podobno miały trochę lepsze jedzenie, bo dziewczynki, które to jedzenie im nosiły, mówiły, że mleka wprawdzie nie było, była rozwodniona mąka, ale pieczywo miały chyba troszkę lepsze, białe, tak? Białe pieczywo, czyli nie to kwaśne, ciemne, takie wiórowate, tylko białe. No, ale i tak los, nawet z tym białym pieczywem, los tych dzieci był tragiczny.
Dziecko bez, tak jak Pani wspomniała, bez witamin, bez pożywnych posiłków, wycieńczane pracą, tak, to dziecko podatne na choroby i właściwie no, przeżywali najsilniejsi, tak, starsi, ale w takich sytuacjach dramatycznych trawił je szkorbut, czyli wywołany brakiem witaminy C, tak, często, tak, jaglica, czyli choroba oczu. Może Pani opowie, z czym związana była ta jaglica, czyli od czego dzieci choroby oczu dostawały. Szkorbut był w ogóle powszechny w tym czasie, ponieważ w ogóle panował głód. Te kartki żywieniowe, które Polacy dostali od Niemców, no, były dla wszystkich niewystarczające. Wszyscy byli w zasadzie niedożywieni w tym czasie, to wiemy. Zresztą ja tam porównuję dzienną porcję żywieniową Polaka, no to w zasadzie to była równowartość jednego pączka, tak licząc na kalorie. No i jeden dzień da się przeżyć, ale 2 lata czy 6 lat wojny, no nie przeżyje się na tym po prostu i będzie się zupełnie wycieńczonym, niezdolnym do pracy, do myślenia, do radości. No, taka jest nasza biologia. Jaglica była chorobą oczu bardzo, bardzo poważną, bardzo uciążliwą, dręczącą te dzieci. A najprawdopodobniej wyłoniła się ona wtedy, kiedy uruchomiono warsztat iglarski, ponieważ tam dzieci siedziały przy wysokich stołach, do których przymocowane były takie kowadełka i igły przemysłowe, które miały za zadanie wyprostować, były namaczane w nafcie. Były kowadełka, były takie specjalne młoteczki. Dzieci kładły igłę na kowadełko i prostowały je, po prostu uderzając w nią. A ponieważ to był metal, więc trzeba było uderzyć po pierwsze umiejętnie, żeby nie złamać, a po drugie dość mocno. Nafta pryskała. Nie było żadnych zabezpieczeń, rączki, potem tarcie oczu, nafta pryskała w oczy, dochodziło do zakażeń, do zabrudzenia. No i z tego brały się właśnie kłopoty z oczami. No nie trudno w takiej sytuacji o zakażenie, oczy są delikatne, wrażliwe, musimy o nie dbać. Tutaj nie było możliwości jakiegokolwiek zadbania o te ważne narządy, ponieważ nie było mydła, nie było się jak umyć. Po takiej pracy należało umyć ręce w ciepłej wodzie, w detergencie. No nie ma o czym mówić. Po prostu wycierało się o ten drelich albo o jakąś szmatę, o cokolwiek. I no, wiem, że były też takie przypadki, ponieważ Niemcy jako Niemcy, tak, jak to nie Niemcy, Ordnung muss sein, Sauberheit muss sein i tak dalej, wymagali czystości, nie oferując tym dzieciom żadnej możliwości utrzymania tej czystości. Taki paradoks. Oczywiście, no, to była złośliwość, obrzydliwa złośliwość. Więc dzieci siusiały sobie na ręce, żeby je umyć, bo to jednak, to była jednak ciecz, która była ciepła i która zmywała. No były dwa hydranty, co najmniej dwa hydranty w obozie, no ale tam zawsze była zimna woda. No latem, jak cię mogę, jeszcze można się było ochłodzić, ale w Polsce, w naszych warunkach klimatycznych jednak przewaga to są dni zimne. Jesień, zima, wczesna wiosna to są bardzo chłodne, a wręcz mroźne okresy, więc to mycie pod zimną wodą często kończyło się bardzo źle. No, to były jedyne możliwości, żeby jakoś utrzymać porządek. Zresztą, no cóż, te drelichy, no cóż w nich było? Dziewczynki, które pracowały w pralni, mówiły, że w tych drelichach, właściwie w spodenkach, to było wszystko, przede wszystkim fekalia. Te dzieci bardzo brzydko pachniały, Niemcy się też brzydzili, to ich denerwowało. Więc no, wszystkie formy uciemiężenia, jakie tylko można sobie wyobrazić, były realizowane w obozie na Przemysłowej. Głód, zimno, przemoc fizyczna, choroby, strach. W pewnym momencie wybuchła epidemia tyfusu. Tak. Zresztą to była taka jesienią 1943 roku. Powszechna choroba, której sami Niemcy zresztą się bali, tak, i bardzo ostre środki tutaj przedsięwzięli. No ale co właściwie można było zrobić w takim obozie, w którym delikatne dzieci, już bardzo tak, zniszczone, tak, chorobami, słabe, sytuacją, słabe. No zdziesiątkowało oczywiście to dzieci przetrzymywane w obozie. Mnie osobiście zszokowała taka relacja, w której mówią dzieci o tym, że grzebano ich też żywcem już, czyli dzieci były zobowiązane do tego, żeby zebrać już nieżywych,
i załadować i przewieźć ich do trupiarni, czy gdzieś dalej, wywożono ich później, ale że wśród nich układano również osoby, które konały, jeszcze żywe, posypywano wapnem, żeby odkażać i często dotykało to również osoby żywe. Wiemy, że wtedy nawet zdecydowano się część osób na leczenie poza teren obozu wyprowadzić. Tak. Stąd relacja Jakuba Poznańskiego. Tak, był. Jest blisko obozu. Zresztą w ogóle ten obóz był, wie pani, tak bardzo strategicznie umiejscowiony. Nie można odmówić Niemcom rozmysłu, tak. Bo tak, z jednej strony bardzo blisko był Rassenamt, bo to jest jeszcze jedna aktywność obozu, selekcja rasowa. 800 metrów, spacerkiem można było tam dzieci przeprowadzić. Niedaleko obozu też był szpital żydowski. On nie był dobrze wyposażony i był taki trochę ubogi, ale byli specjaliści. Lekarz jest najważniejszy, kiedy jesteśmy chorzy. No i były jeszcze jakieś lekarstwa, więc dzieci oczywiście umierały, ale na pewno dwoje ocalałych, których znam, wyszło cało z obozu, znaczy tak z tego szpitala po leczeniu przez lekarzy, przez pomoc lekarską getta, także przez lekarzy żydowskich, więc no tutaj kilka żyć zawdzięczamy, ale tyfus w przypadku dzieci tak wycieńczonych, tak młodych organizmów, tak słabych, w zasadzie jest ostatecznością, więc były próby ratowane. Też tak jak pani powiedziała, Niemcy się bali tego tyfusu, bo to bardzo nieprzyjemna choroba i może się źle skończyć. No, ale trzeba zaznaczyć, że oni mieli swoje lekarstwa, mieli swoje sposoby. Eugenia Pol, jedna z wachmanek, mówiła, że też miała tyfus, no ale oni byli leczeni, poza tym mieli inne żywienie, oni mieli inne przygotowanie, po prostu biologiczne do tego, żeby przetrwać te niedobre choroby. Natomiast dzieci takich warunków nie miały, bo one były zbyt słabe, zniszczone i w ciągłej, że tak powiem, w ciągłym strachu. Inaczej się funkcjonuje, ma się inną biochemię, więc umierały, po prostu umierały, a ponieważ jest to choroba bardzo, bardzo silnie zakaźna, więc rzeczywiście był strach przed tym, no i była kwarantanna. No i była kwarantanna, ci, których zastała w obozie, no musieli tam niestety zostać, siedzieć. To był bardzo trudny czas dla dzieci, ponieważ Niemcy byli bardzo zdenerwowani tym, że nie mogą wyjść. Są opisy tej kwarantanny. Też. Tak, nie mogli wyjść z obozu, ani do domu, ani Niemcy. Tak, Niemcy. Więc było bardzo słabo, był to czas masakr tych dzieci, które były w barakach, no, czas takiego wielkiego strachu, oni byli, no, dużego napięcia, może tak, dużego napięcia. Niemcy nie mieli w tym czasie i wachmani Volksdeutsche nie mieli takiego odreagowania, wytchnienia, byli zamknięci, no to powodowało dodatkową frustrację. Wspomniała pani o jeszcze jednej roli, którą pełnił obóz, ten prewencyjny obóz dla małoletnich Polaków, nieletnich, czyli taka forma selekcji, dzieci wspominają, że przeprowadzono badania, mierzono im główki. Zresztą wiemy, że na przykład pani Alodia, pani Daria Witaszek przeszły przez obóz, zanim zostały wysłane do III Rzeszy w celu germanizacji do Austrii. Czyli był to taki przystanek gdyby na drodze do wysłania do poszczególnych obozów, takich, no, w których przygotowywano ich do tej. Tak. Pięknego w ogóle określenia użyła kiedyś chyba w jakiejś wypowiedzi w filmie dokumentalnym pani Genowefa Kowalczuk powiedziała, że nasz obóz był przepływowy. Nie wiem, czy w filmie, czy czytałam to w książce, przepraszam, gdzieś to było zanotowane. Przepływowy. I to jest tak, jak jej przyjaciółka Krysia Wieczorkowska-Lewandowska mówiła właśnie, ilość się nie zmieniała, tylko twarzy, to był przepływowy. Umierały dzieci albo były wysyłane do Niemiec, najpierw do Rassenamtu przy ulicy Pankiewicza. Ten budynek jest w dalszym ciągu, on ma swoją fascynującą historię, 800 metrów od obozu na Przemysłowej. I tak, rzeczywiście był to obóz grzebień, był to obóz odseparowywania dzieci, które nadawały się z pewnych względów, rasowych oczywiście względów, do zniemczenia. Były problemy ze starszymi dziećmi, które nie chciały się zdać zniemczyć, były uparte, nie chciały się uczyć niemieckiego, no one miały
miały kłopoty, ale te młodsze dzieci, no tak jak chociażby córki doktora Franciszka Witaszka, nieświadome sytuacji, no po prostu tak jak no, wróciły w latach 40. do Polski, nie mówiąc już ani słowa w języku polskim, także wszystkiego od nowa trzeba było uczyć. To był świetny narybek do tego, żeby raz na zawsze zapomnieć o tym, kim się jest i ucieszyć się nową, dobrą rzeczywistością u nowej muti, tak? Tak, dzieci z obozu przemysłowej również trafiały do Niemiec, jeżeli wykazywały cechy aryjskie. Czy dzieci z Musiny, z Wielkopolski pochodzące, trzymały się razem i no właściwie co je wyróżniało ewentualnie wśród tych dzieci, które były na przemysłowej? Ja doczytałam, że i domyślam się, nie wiem, czy dobrym tropem idę, ale z racji tego, że te dzieci pochodziły z rodzin, no często osób pracujących na jakichś takich ważnych stanowiskach, pełniących różne funkcje, również w konspiracji, nie bez przyczyny, to te dzieci były dosyć rezolutne. No często w domu nasiąkały pewnymi informacjami, tradycjami i to też mogło troszeczkę pomóc im później. No tutaj, jeśli chodzi o Wielkopolskę, to należy bezwzględnie wymienić trzy nazwiska, które pojawiły się w obozie na Przemysłowej, mówię o dzieciach oczywiście. Po pierwsze Witaszek, to znaczy Daria i Alodia Witaszkówne, same córki doktora Franciszka Witaszka, były w obozie na Przemysłowej kilka tygodni, zanim zostały przeznaczone do zniemczenia. Córka pani Marii Gauss, Ewa Gauss-Nowakowska i Andrzej, bo to było rodzeństwo, był jeszcze młodszy brat, też byli w obozie na Przemysłowej. No i dla mnie bardzo ważna osoba, bardzo bliska mojemu sercu, pani Maria Wiśniewska-Jaworska, córka profesora Franciszka, Aleksandra Wiśniewskiego, który, no z tego co mi mówiła, odpowiedzialny był za wygaszanie szkół pruskich w Wielkopolsce po I wojnie światowej. Bardzo ważna osoba. Dyrektor gimnazjum? Dyrektor gimnazjum w Poznaniu i tak dalej. Te dzieci lądowały w obozie na Przemysłowej. Tutaj sobie też zdajemy sprawę z tego, jakim fałszem, czymś, co ja nazywam w książce w ogóle kłamstwem założycielskim, była nazwa obozu, bo to był Verwahrlager. Coś, co sugeruje, że to był obóz prewencyjny, a zatem obóz dla łobuzów, dla chuliganów, tak jest, poprawczy, oczywiście, w ogóle poprawczak, tak? Taka młodzież polska, którą trzeba koniecznie poprawić, jakoś socjalizować, złodzieje, mordercy, nie wiadomo kto. A tymczasem, proszę bardzo, panienki z najlepszych poznańskich domów również były aresztowane i przywiezione na Przemysłową jako normalne więźniarki, tak? W żaden sposób nie uprzywilejowane. A zatem to nieprawda, to nie były dzieci chuligańskie, to były po prostu dzieci osamotnione, zdezorientowane, zniszczone przez wojnę. Dzieci sieroty, dzieci półsieroty, dzieci, które musiały odpowiadać w obliczu wojny i wielkich strat rodzinnych za swoje młodsze rodzeństwo, musiały sobie jakoś nagle radzić. Zawsze był ciepły piec i na tym piecu stał garnek z zupą, a mamę zabrali, więc tej zupy już nie ma, więc to były dzieci bohaterskie. Za to były też karane właśnie tym obozem. A wracając do dzieci wielkopolskich, one były przywiezione wczesną jesienią, właściwie pod koniec lata 1943 roku do obozu, wtedy, kiedy Niemcy, rozprawiwszy się z grupą Witaszka, rozprawiali się potem już z rodzinami. Zresztą z tego, co wiem od pani Ewy Gauss, to cała grupa Witaszka, zanim została ścięta w Forcie VII, usłyszała coś najgorszego, co mogła usłyszeć. Znaczy wszyscy oni dowiedzieli się od Niemców, że taki sam los czeka ich rodziny. Właściwie nic gorszego w obliczu śmierci, która nastąpi za 5 minut, nie można usłyszeć. To jest takie pogrążenie już w najczerniejszej czerni. Taki strach, który odbiera już wszystko człowiekowi, już w zasadzie ta jego własna śmierć jest nie taka straszna, jak właśnie ta wizja tego, że Boże Święty, moje dzieci, moją rodzinę, moją żonę ukochaną, moją mamę, za chwilę ma spotkać to samo, Jezus Maria, tak? Więc to była taka dodatkowa kara, taki potworny bonus.
I rzeczywiście Niemcy trafiali do tych rodzin. Oni nie dali spokoju nawet dzieciom tej grupy. Czym wyróżniała się ta grupa? Tak jak wszystkie dzieci, które pochodziły z jednego regionu, one sobie pomagały. One się znały, a jak się nie znały, to się poznawały, bo to jest moja koleżanka, a to jest koleżanka mojej koleżanki. Trzymały się razem, wspierały się. Jak któraś miała jakąś zdobycz, to się dzieliła. Bardzo ważna rzecz, paczki, które otrzymywały, też były do podziału, tak? Mosińskie dzieci pomagały sobie. Na przykład nie wszystkie dzieci dostawały paczki, Grendowie nie dostawali. Ale dało się przeżyć, bo ktoś inny z Mosiny paczki dostawał. Tak więc pomagały sobie i to wszyscy mówią, że były fajne dziewczyny, nawet któraś z dziewczynek mi powiedziała z Poznania, fajne były dziewczyny iśmy się nawzajem szanowały, pomagały sobie jak kto mógł w tych warunkach. Bez dorosłych, wie pani, to trudno sobie nawzajem pomagać, ponieważ na przykład w Auschwitz, w Birkenau, tam byli dorośli, więc organizowało się pewne rzeczy. Cała rodzina Grendów, Ula, przecież całe rodzeństwo mieszkało w jednym domu z rodziną Jerzewiczów, tak szeroko opisanych przecież w książce. To był jeden dom, Jerzewicze na piętrze, a Grendowie na dole, więc w zasadzie dwie różne rodziny, dwa różne nazwiska, ale prawie jak rodzina, prawda, jak domek jednorodzinny. Więc rzeczywiście te dzieciaki bardzo się lubiły, znały się przede wszystkim i tak sobie myślę, że takie znajome twarze sprawiały, że te dzieci czuły się jednak bardziej bezpiecznie, o może tak, bo tak oczami wyobraźni sobie badam, ja, gdybym była dzieckiem i nagle przywożą mnie gdzieś w tłum dzieci i nikogo nie znam, to byłby kolosalny stres dla mnie. Oczywiście jeszcze po dodaniu tych wszystkich kontekstów obozowych, strasznych, to wiadomo, że tam na dzień dobry dostawało się kopniaka albo uderzenie w twarz, albo przywitania były straszliwe, więc gdybym odczuła tak bardzo swoją własną samotność, byłoby mi znacznie trudniej, ale jak ma się brata, siostrę albo koleżankę, jakąś znaną buzię, znajomą z miejsca, z którego przyjechałam, to tym dzieciom było dużo raźniej. Także z Mosiny chyba wszyscy wrócili, ale to właśnie dlatego, że potrafili sobie pomagać. To było bardzo ważne. Bez przyjaźni w obozie się ginęło. Zresztą oni wytworzyli, wie pani, taki swój system. Oni się z czasem zorientowali, szybko się zorientowali, że jak będą na siebie donosić, będą sobie nie pomagać, tylko robić krzywdę, podbierać jedzenie, to sami po prostu zginą za moment. Że tylko pomocą, tylko wzajemnym zrozumieniem, szacunkiem, uśmiechem mogą wygrać ten obóz, inaczej przyjdzie śmierć, bo widzieli, co się dzieje dookoła, ile dzieci ginie. Z terenu Wielkopolski wspominam jeszcze panią Krystynę Wilczorkowską-Lewandowską i tu trafiła się tak naprawdę prawdziwa konspiratorka, bo była łączniczką Armii Krajowej i przenosiła meldunki zaszyte w kołnierzu. Także to poważne przestępstwa wobec państwa niemieckiego. Oczywiście. Natomiast szczęśliwie przeżyła, tak. Powróciła i chociaż była sierotą, zaopiekowała się nią rodzina. Tak. Ona była z Wrześni, w ogóle spod Wrześni, tak naprawdę, z Obłaczkowa dokładnie, Krysieńka, i przenosiła w tym płaszczyku rozkazy do Wrześni. Natomiast ona nie wiedziała o tym, co ten dziadek jej tam zaszywa. Była nawet taka sytuacja, wie pani, w Łodzi, ja przeprowadziłam z nią wywiad, który został opublikowany w tygodniku Sieci, jako z taką małą właśnie akowką, tak, bo Armia Krajowa to była domena jej rodziny całej w zasadzie i wszystkich kolegów dziadka. I historycy zakwestionowali to, powiedzieli, że w AK nie było dzieci. Ja zatelefonowałam do Krysi i mówię, pani Krysyno, jak to było tak naprawdę? I ona się bardzo zdenerwowała i powiedziała mi, pani Jolu, co by pani myślała o moim dziadku, gdyby on gdziekolwiek odnotował takie informacje? Przecież groziła mi śmierć. Tego się nigdzie nie zapisywało, tego się nikomu nie mówiło. Nie mówiło się również dzieciom, co tak naprawdę robią, dla ich własnego bezpieczeństwa. Także dzieci pracowały, ale nieświadomie. I tak miało dokładnie być. Dopiero po wojnie dowiedziałam się, po co ja tak naprawdę latałam do tej Wrześni, tak? I po co ja stałam na tej drodze i co miałam mówić i dlaczego byłam stokrotka, bo dziadek mi tak powiedział, tak? Dopiero po wojnie, kiedy już było bezpiecznie, kiedy ta wiedza mogła być przekazana, przy czym
w wielu domach, to też trzeba powiedzieć, że z jednej strony była wymiana informacji o wojnie, a z drugiej wiele rodzin powiedziało stop, nie mówimy o obozach, nie mówimy o wojnie, było, minęło, przeżyliśmy to, dzięki Bogu, straty są takie, że nie ma do czego wracać, budujemy swoje życie od nowa. Ci ludzie byli tak zmęczeni i tak zniszczeni wojną, że już nie chcieli zupełnie nawet jedną myślą do niej wracać. No ale tak, Krysia oczywiście, zresztą to wspaniała osoba, wspaniała Wielkopolanka, moja ulubiona w ogóle dziewczynka z obozu, bardzo inteligentna, bardzo twórcza i niesamowicie zacny człowiek. Na szczęście życie jej się ułożyło, mimo tego, że wojna no, sprawiła, że została sierotą. Obóz oczami dziecka to miejsce straszne, to miejsce, w którym nie ma rodziców, w którym każdy dorosły praktycznie kojarzy się z kimś złym, bo przez wiele miesięcy te dzieci nie doświadczały żadnego ciepła od osób starszych, wręcz przeciwnie, musiały się przed nimi bronić, musiały być gotowe na wszelkie urazy, szkody, krzywdy. Często taka samotność umierania, czyli tych osób, tych dzieci, które były bardzo chore, które były nękane albo wręcz no, zabijane, dobijane przez oprawców. I właściwie mimo, że obóz został, no, można powiedzieć, otwarty i 18 stycznia 1945 roku na skutek zbliżania się Armii Czerwonej dzieci wyszły właściwie z niego, można powiedzieć, to dla wielu no, nie był to kres dramatów. Powracały często z wielkim trudem, tygodniami idąc pieszo, kilkaset nawet kilometrów. Z frontem. Niebezpiecznie, tak. I do domów, w których nie było rodziców, bo albo ich już w ogóle nie było, albo jeszcze nie wrócili z obozu. Albo nie było domu. Tak, wręcz. I często był to dla wielu osób początek kolejnych problemów, dramatów, no, ciągnących się latami. Tak. Ja wspominam chociażby powracającą panią Marię Osses, tak, która właściwie na drzwiach wildeckiego mieszkania na Wildzie, w dzielnicy Wilda, tak, no, zawisła kartka, że to nie jest już jej dom i ona schodzi praktycznie do piwnicy już bezsilna i zaczyna płakać i krzyczeć, bo nie ma praktycznie dokąd iść. Ona jęczy z głodu właściwie. Tak, jęczy z głodu Marysia. Tak, dokładnie. Wróciła po obozie na Przemysłowej, czyli w zasadzie po gehennie własnej, do domu w tych trepach, po tym mrozie strasznym, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy sobie wyobrazili to wyzwolenie Łodzi. Był straszny mróz. To był straszny czas na wyzwolenie tych dzieci, bo one po prostu były wszystkie poodmrażane. Nie miały ubrań przecież, nie miały butów, nie było żadnego ciepłego zabezpieczenia. Ach, więc ona powraca do tego Poznania, tak jak pani mówi, kartka na drzwiach i potem piwnica, położyła się tam z jakimiś szczurami na węglu i wyła z bólu, z głodu i pomoc sąsiadów uratowała jej życie. Tak, te powroty były straszne. Najbardziej dramatyczny to ten, który pani zechciała przytoczyć, Marysi właśnie. No i Zuzi Polok, dziecko z Wisły, z młodszym braciszkiem, z Jasiem, została wywieziona do obozu na Przemysłowej, ponieważ była dzieckiem pochodzącym z rodziny Świadków Jehowy i to było jedyny powód unicestwienia rodziny całej. Na początku rodzina jej nie znalazła, więc została w Łodzi, zaopiekowały się nią zakonnice katolickie, dały jej miejsce w sierocińcu, posłały ją do szkoły i ona wspomina te pół roku w Łodzi jako najlepszy okres w swoim życiu. Pani Jolu, bo ja mogłam chodzić do szkoły. Tak, otrzymała tam bardzo dobrą opiekę, dużo życzliwości, a potem niestety znalazła mnie rodzina. No i co, przywieźli ją ludzie od strażnicy, jacyś inni świadkowie Jehowy do Wisły. No i co? No i wysiadasz, tak? Ona stanęła w miejscu, gdzie był kiedyś dom, znalazła kawałek pieca i to by było na tyle. Rodzice zginęli w Auschwitz-Birkenau. Jeszcze młodszy braciszek jest u rodziny, którym też trzeba się zaopiekować. I ona jest zupełnie naprawdę sama na ziemi, bez rodziców, bez rodziny.
mała dziewczynka jeszcze z młodszym rodzeństwem, no to ja sobie w zasadzie tego nie mogę teraz wyobrazić, to jest jakiś obłęd. Stanęła, zapłakała, no i potem przygarnęła ją dalsza rodzina, ale miała w tej rodzinie bardzo źle, ponieważ odebrano jej naukę, bo sieroty nie mają prawa do chodzenia do szkoły, muszą na siebie zarobić. Tam był jakiś konflikt rodzinny, ale nie chcę o tym mówić, bo to nie miejsce na to. W każdym razie dzieci są zawsze niewinne, dzieci są zawsze ofiarami pomysłów dorosłych, więc... No i potem pracowała u tej cioci bardzo ciężko latami, aż w końcu no, uciekła stamtąd, po prostu stamtąd uciekła. Alicja Kwaśniewska, która mówi mi wprost, gdyby mnie ktoś obcy, nie wiem do tej pory kto i nigdy się nie dowiem, nie przykrył w rowie jakimś kocem, to przecież bym tam zamarzła. Bo do tego Kalisza to był tydzień drogi, no, był taki mróz, że... No, pieszo. I tak, pieszo, oczywiście, że pieszo. No, infrastruktura nie funkcjonowała w Polsce, wszystkie kluczowe... Arterie były przecież zdewastowane przez Niemców. Nie było szpitali, nie było szkół, nic nie było. Wszystko było albo zbombardowane, albo zniszczone. Elity nie było, lekarzy nie było, nauczycieli nie było. No to, co zrobili nam Niemcy, jest niepoliczalne. Więc te dzieci po prostu po tym mrozie, po tym śniegu, w tych łachmanach, wstrętnych, starych, biedne, z gruźlicami, z zapaleniami płuc, z anginami, z ropiejącymi uszami, szły do tych domów. A Boże, czasem jakaś podwózka się zdarzała, bo Armia Czerwona pomagała tym dzieciom, one o tym mówią. Czasem jakieś Wojsko Polskie też gdzieś coś podwiozło, czasem się na tym jakimś czołgu gdzieś trafiało. Ale generalnie no, trzeba było dotrzeć do tego domu i to było bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Więc oczywiście, a potem oczywiście zastanawianie się, kogo tam zastanę. To Ula mówiła, że w zasadzie pani mówi, że mróz, no może był jakiś mróz, no tak, na pewno było ciężko, ale myśmy myśleli tylko, żeby do domu wrócić, żeby mamę zobaczyć. Kogo tam w ogóle zostaniemy, kto przeżył? To było pytanie. To samo Waldemar Bojanowski. No pani mówi, że był mróz, najważniejsze, że była wolność, najważniejsze, że byliśmy w końcu wolni, nie musieliśmy tam siedzieć w tym strasznym miejscu. Ale rzeczywiście ma pani absolutnie słuszność, że to, co czekało na te dzieci po wyzwoleniu, było jakby drugą częścią, drugim rozdziałem tego obozu, ponieważ wojna odebrała im rodziny, normalność, edukację i zdrowie. I często też po prostu domy, więc one nie miały już wtedy czasu i głowy na edukację, na powrót do szkoły. Bardzo niewielu skończyło studia. Tak naprawdę najważniejsze było zdobycie jakiegoś zawodu i pomoc rodzinom, tam gdzie były jeszcze mamy, to mamy prosiły. No tak jak Paweł Procer, mamo, ja chcę iść do szkoły. Paweł, a co my będziemy jeść? Jesteś najstarszy, tak? Nie było wyjścia, więc musiał jeździć daleko do pracy i pracować, żeby pomóc mamie. Więc w zasadzie nawet jakieś dziecko, większość z tych dzieci miała wspaniałe predyspozycje do nauki, marzyło o powrocie do szkoły, no niestety nie było to możliwe, ponieważ był to czas pomocy rodzinie, a ewentualnie po prostu reanimowania tej rodziny. Jeżeli ktoś był najstarszy wśród rodzeństwa, no to właściwie jego los był zdeterminowany. Powojenna sytuacja polityczna też nie ułatwiała oczywiście takim dzieciom, takim osobom powrotu do życia. Kazus pani Krysi Wieczorek, tak, Wieczorkowskiej-Lewandowskiej. Tak, tak. Czyli właściwie uniemożliwienie, jak ona twierdzi, normalnej rozmowy o tym, prawda? Tak. Rozmowy, ale też poszukania szkoły, do której jej przyjmą. Tak. Pan Paweł Procner za odmowę wstąpienia, tak, do wojska no, trafił właściwie do obozu pracy, tak, w Jaworznie. Zresztą wyrok w 1953 roku zapadł. Nie mówiąc już o no, takim nieuznawaniu praw jako kombatantów tych, tak, dzieci przez lata. Bardzo ich to bolało, bardzo ich to bolało, bo tak naprawdę to są kombatanci, bo oni są zdewastowani i psychologicznie, i medycznie. Wie pani co, no ja ich poznałam, kiedy mieli już no, 80-90 lat, ale mówili mi, że całymi dekadami się leczyli. Kazio Gabrysiak, kolejny bohater wielkopolski, nasz kochany poznanianin z samego środka z Poznania, ze Starówki właściwie, tam się urodził, tam mieszkał do końca życia, powiedział mi, że przez całe lata na przykład miał bardzo taki poważny tik nerwowy na twarzy, leczył to neurologicznie.
Ja mam wrażenie, że oni teraz właśnie na taką głęboką starość swoją w pewnym sensie odżywają. Bo te choroby, znaczy przychodzą inne problemy i te choroby jakoś przez te dekady udało się podleczyć, jakoś się zrestaurować, odnowić. Z czasem, znaczy czas zgoił niektóre rany, o może tak. Jurek leczył się bardzo długo, mówię o Jurku Jerzewiczu i od niedawna w zasadzie dobrze się czuje. Te dzieci one nie były w stanie po prostu osiągnąć normalności przez bardzo długi czas i właściwie do dzisiaj, tak jak mówią, no ten obóz śni się codziennie, czy prawie codziennie. Więc to wraca. Też to, co pani powiedziała, że nie było możliwości pomocy tym dzieciom. Raz, sytuacja polityczna, która odebrała im głos, ponieważ do głosu doszli w Polsce Ludowej ludzie bardzo wątpliwej prawości, właściwie nieprawi ludzie, więc ta Polska była zarządzana właściwie tak naprawdę z Moskwy i wiemy, jakie były tego konsekwencje, wiemy, jak bardzo byliśmy komunistyczni i tragiczni w tym powojennym czasie. Właściwie wpadliśmy z jednej wojny w drugą, tylko z innym obliczem. A po drugie, nie były w stanie tego opowiedzieć tego obozu, ponieważ miały problemy z zasobami leksykalnymi, były nieprzygotowane intelektualnie na tę opowieść, nikt nie chciał tego słuchać. Jeszcze jeden aspekt, to był obóz, w Łodzi się mówiło przez jakiś czas, że obóz, którego nie było. Deprecjonowano na posterunkach Milicji Obywatelskiej istnienie tego obozu. O tym pięknie opowiada Genia Kowalczuk w filmie Urszuli Sochackiej. Myśmy byli, ja byłam na posterunku policji, ja mówiłam, że byłam w Ferwarlager w Łodzi, ale oni mówili, jak to byłaś w Ferwarlager, no to co żeś ukradła, to kogo żeś pobiła? Tak? Nikogo nie ukradłam, nie pobiłam, byłam dzieckiem w obozie. I to, co powiedziała Genia, właśnie jak dziecku małemu, jak dziecku się mówi, że ono kłamie, kiedy mówi prawdę, to dziecko się zasklepia w sobie i już potem nie chce o tym mówić, bo to za bardzo boli. To tak jak ona mówiła, ten obóz był nasz i tylko nasz i nie zniosłabym tego, żeby ktoś się z tego śmiał albo mówił, że tego obozu nie było, a tak się właśnie o tym obozie mówiło, że go nie było, więc te dzieci przeżywały zwielokrotniony ból, bo ból utraty rodziny, normalności, domu, mamy, taty, ból utraty zdrowia i brak i ból utraty takiego honoru. A jeśli chodzi o poznański wątek, to dotyczy on również przeprowadzania rozmów z tymi osobami. Jak to się stało, że pani udało się dotrzeć do tych osób? Ciekawy jest też fragment, dość obszerny, właściwie można powiedzieć rozdział w książce, w którym opisuje pani drogę, czyli taką drogę dotarcia, które towarzyszy do każdemu badaczowi, czy też historykowi, dziennikarzowi, który udaje się na rozmowę ze świadkiem historii. Tak. I jest cały tutaj ten background towarzyszący, czyli te próby dotarcia, problemy, czasem niemożność porozmawiania, tak. Ale też towarzyszące temu wielogodzinne rozmowy o wszystkim innym, a nie tylko o tym. No i co ja wspominam ze swoich doświadczeń, czyli można ostatecznie tylko powiedzieć albo opublikować fragment tej najciekawszej reszty historii nie wolno absolutnie. Tak. Porusza się pani poznańskimi ulicami, osiedlami wręcz, przemierzając je na pieszo. Co ciekawe dla nawet samych poznaniaków, że takie że udało taki się ktoś istnieje. Pokonać odległości. Tak. No i dociera pani. I jednak się otwierają, goszczą panią. Tak. Poznańskie ścieżki były owocne. Poznańskie rozmowy. Ścieżki zawsze są owocne w moim życiu. Ale przyznam państwu, że ten Poznań był rzeczywiście najtrudniejsze dla mnie z uwagi właśnie na gabaryt miasta, bo to jest miasto niemałe, a ja rzeczywiście poruszam się tak, jak się poruszam. Jestem drobniutką osobą z wielkim plecakiem, w którym mam wszystko, łącznie z kamerą, statywem i laptopem, no i różnymi niezmiernie ważnymi kobiecymi atrybutami. Także było ciężko, zwłaszcza, że zawsze robiłam to latem. Często był skwar.
ale nie będę się żalić. Przyznam Pani, że ten rozdział napisałam na zamówienie redaktora prowadzącego książki, pana Michała Nalewskiego, bo ja nie zamierzałam tego opisywać. Myślę sobie, kogo to obchodzi, tam jakieś moje ścieżki, moje trudy, mój plecak, moje docierania, niedocierania, ale on poprosił, żeby jednak ten backstage czytelnikom zaprezentować, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe dla ludzi podobno, jak to się wszystko dzieje. Ja nie ukrywam. Nie ukrywam, że były takie, zwłaszcza na początku, sytuacje, w których działałam trochę na granicy prawa. I to były jedyne możliwości, żeby dotrzeć do ludzi, poznać adresy, no i ich summa summarum upamiętnić. Bo te adresy, które okazały się chybione, ewentualnie nie trafiłam pod nie, a ewentualnie trafiłam, ale tych ludzi już nie ma i nie było wtedy. No niestety na to upamiętnienie się nie doczekały. Także najważniejszą, że tutaj czysty makiawelizm celu święca środki, no i udało się rzeczywiście zawrzeć w książce i w historii właściwie, w dziejach tego obozu kilkanaście czy też koło 20 nazwisk, bo ten obóz już był, wie Pani, taki na skraju zapomnienia. Ja się za to wzięłam 8 lat temu, tak w zasadzie naprawdę nie wiedząc, co z tego będzie. Niby nie jestem człowiekiem pióra, więc najprostszą drogą było, czy też najbardziej takim oczywistym produktem mojej pracy była książka i ona rzeczywiście jest. Ale nie było rzeczą oczywistą, że książka powstanie. Ja się do tego zabierałam jako zupełny taki amator tematu. I jak to się stało, że pedagog, kulturoznawca, no, mieszkanka Łodzi, tak, zainteresowała się takim tematem i dotarła do tych ludzi? Mam dużą słabość w ogóle do tematu dziecka. Uważam, że dziecko jest zjawiskiem świętym. Nie wolno krzywdzić dzieci, bo to jest absolutnie, fundamentalnie niedopuszczalne. Dziecko jest bezbronne. W pełni zależy od dorosłego. Więc naszym honorem, naszym obowiązkiem, naszą szlachetnością jest zapewnić mu, naszemu dziecku i dzieciom w okolicy każdej, maksymalny poziom wszystkiego. Jedzenia, zachowania, kultury, godności życia, godności szkoły, godności wszystkiego. Więc jeżeli dowiaduje się, że w moim miejscu funkcjonowało coś takiego, taki potwór, nie mogłam już tego zostawić, a zorientowałam się bardzo szybko i to jest interesujące, że w Łodzi właściwie prawie nikt o tym nie wie. Historycy się troszeczkę burzą na mnie i tam, na współautora, na pana Błażeja Ptorańskiego, że czasem mówimy, że w Łodzi wiele osób o tym nie wie, ale to jest prawda. Ja zrobiłam takie badania nawet na Piotrkowskiej, rozmawiałam z ludźmi, zaczepiając ich kilka lat temu, czy wiedzą, co to jest obóz na Przemysłowej, że w Łodzi coś takiego w ogóle miało miejsce w czasie wojny. Naprawdę nikt nie wiedział. Wśród moich znajomych też ludzie przecierają oczy. Ja przytaczam w książce dwa takie dla mnie najbardziej znamienite przykłady. Profesor Marek Jędraszewski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, który pochodzi z Poznania, jest poznanianinem, a przez kilka lat był arcybiskupem, metropolitą łódzkim, pasażerem łódzkiego kościoła, którego miałam zaszczyt i przyjemność poznać i współpracować też z nim w sprawie upamiętnienia obozu na Przemysłowej. On mi opowiedział w czasie naszego pierwszego spotkania, że był w latach 90. jako biskup pomocniczy poznański pierwszy raz w życiu w Łodzi na rekolekcjach dla świata nauki. Jezuici zaprosili go na te rekolekcje, zaprosili też, no Łódź jest znanym ośrodkiem naukowym, jest wielki uniwersytet, Politechnika, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, sławna szkoła filmowa, w tej chwili jeszcze cała sieć uczelni prywatnych, to jest naprawdę, to jest monstrum uniwersyteckie. Więc i elita, która wykłada tym ludziom różnego rodzaju dyscypliny wiedzy, on zaczął mówić o tym obozie i szybko skonstatował, że nikt nie wie w ogóle, o czym on mówi do nich. Okazało się, że ci naukowcy, świat wiedzy, elita intelektualna Łodzi, nikt spośród tych ludzi nie wie o obozie na Przemysłowej, a wie biskup, który dzisiaj dopiero przyjechał z Poznania. A zatem wielka zagadka. Mam też znajomego lekarza, który mówił mi, że dowiedział się o obozie z mojego artykułu, a w latach 80. był uczniem liceum, które mieści
mieściło się wówczas w środku obozu namostowskiego, dokładnie w środku obozu. I przez 4 lata edukacji nikt nie powiedział tym dzieciom, tej młodzieży, na jakim właściwie terenie ona się porusza, po jakim terenie chodzi, co to za miejsce jest, skąd ten pomnik pękniętego serca, który miał już przecież wtedy 10 lat. Więc jest jakaś taka bardzo tajemnicza amnezja w Łodzi. Teraz to wszystko rusza, to znaczy Łódź zaczyna wiedzieć, dzieją się różne bardzo interesujące i fantastyczne inicjatywy. Mam nadzieję, że to się nie zatrzyma, że też ta nasza książka będzie inspiracją i prowokacją do tego, by Łódź sobie przypomniała i już nigdy nie zapomniała o obozie na Przemysłowej, bo z jednej strony są historycy, którzy wiedzą dużo o obozie, a z drugiej strony jest społeczeństwo, które naprawdę nie wie, więc gdzieś tutaj zabrakło jakiejś inteligentnej metody, żeby tę wiedzę przemycić, zaprezentować, jakoś osadzić w świadomości społecznej, no bo tak sobie myślę, że Łódź no, jako gospodarz tego miejsca ma pewne obowiązki wobec niego. Tutaj tego troszeczkę zabrakło, to znaczy tak, no, opisałam wszystkie miejsca w książce, lojalnie, żeby było, że to nie jest tak, że Łódź nie pamięta, czy nic w tym kierunku nie robi, bo to byłoby nieprawdziwe i nieuczciwe. Tak więc opisałam wszystko, co jest, bo jest pomnik, jest Izba Pamięci, są jakieś tablice. Ten pomnik ma zresztą swoje takie betonowe filie gdzieś w przestrzeni również obozu, także to nie jest tak, że panuje zupełne milczenie, ale za mało się o tym mówi. A dlaczego ja mówię? Dlatego, że poprosili mnie o to, ocalali. Bo mnie samą przecież ten temat bardzo przeczołgał, bardzo, bardzo zniszczył i ja sama no, przeżyłam to jako matka, jako człowiek, jako łodzianka niesamowicie mocno. Dość powiedzieć, że po wstępnej lekturze monografii Józefa Witkowskiego, który naprawdę czytelnika nie oszczędza, bo tam są opisy mrożące krew w żyłach, opisy mordów dzieci, ja właściwie całymi miesiącami, latami nie mogłam dojść do siebie. Ja byłam, nagle stałam się osobą po prostu regularnie smutną, ciągle płaczącą, z taką pełną refleksji, zamyśloną ciągle. To też przecież zrobiło jakąś tam pewnie szkodę mojej własnej rodzinie. Także no, bardzo za to przepraszam, no ale jest efekt, jest książka, są działania, które są moim zdaniem no, moralnie poprawne. Zobowiązałam się do utrzymania tej pamięci, robię wszystko, żeby tak się stało. Dodam, że Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, który obejmuje swoim działaniem ten teren, oczywiście temat obozu na ulicy Przemysłowej, również podejmuje i zresztą podejmował w swoich badaniach od lat tą tematykę, natomiast w tej chwili niedawno powstała aplikacja, która umożliwia odtworzenie tego właściwie pustego w tej chwili praktycznie miejsca, wyobrażenia pewnego rodzaju, to jest takie narzędzie dla nauczycieli i wychowawców, miejmy nadzieję, że będzie wykorzystywana. Wkrótce powstanie wystawa na ten temat i że temat ten będzie po prostu upowszechniany. Tak. Od praktycznie czasu powojennego i poszczególne komisje ścigania zbrodni niemieckich, hitlerowskich, w końcu Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Oddział w Łodzi zajmowała się też tą tematyką, prowadziła śledztwo. Wiemy, że tak naprawdę polityka komunistyczna wpływała bardzo na odbiór tego tematu i tak, trochę sterowała, wykorzystywała to niestety przy okazji chociażby listu polskich biskupów do niemieckich biskupów w 1965 roku, kiedy no, właściwie Władysław Gomułka stwierdził, że z jakiej racji polski kościół występuje z aktem przebaczenia wobec Niemców. No, tak. Chciano tutaj podkreślić, że przecież polskie dzieci uwypukli i wtedy takim narzędziem to się trochę stało pokazanym. Niestety za tym też idą liczby, które no, przeżywały jakąś fluktuację niewiarygodną w stosunku do lat. I chyba wszystkie obozy taką fluktuację przeżywały, prawda? Jakieś miliony. Tak. Tutaj właściwie obecnie no, Instytut szacuje, i nie tylko zresztą Instytut, historycy, na około 2000 osób, które przeszły przez ten obóz.
200 osób, które zginęło w tym obozie. Natomiast no, wiemy oczywiście z relacji, że dzieci miały wrażenie, że jednak więcej przychodziło. No, udokumentowanych jakichś tam przypadków i takich przeanalizowanych jest około tyle, które są podawane jako liczba. Ale wiemy, że też nie ma do tej pory takiej no, monografii pełnej tego obozu. Takiej profesjonalnej. Profesjonalnej. Na to czekamy. Wiemy, że oddział łódzki IPN-u też zajmuje się tą tematyką. Powstają różnego rodzaju materiały i mamy nadzieję, że wespół z taką książką, która jest w zasadzie nie jest opracowaniem naukowym stricte. Nie ma takich ale ambicji. Bazuje, Państwo oddaliście głos dzieciom i to buduje pewną atmosferę i pozwala dotknąć tych uczuć, emocji towarzyszących, na których dzisiaj my też również podczas tej rozmowy się skupiliśmy, oddaliśmy właściwie głos dzieciom. Tak, tu jest duży problem, bo Państwo historycy, to pan doktor Artur Ossowski z łódzkiego IPN-u powiedział kiedyś otwarcie i to mi się bardzo podobało, że odczuwacie bezradność. Ponieważ historyk, zawodowiec musi oprzeć się na dokumentach. To jest wasze zawodowstwo, wasz obowiązek, tak? A tutaj dokumenty przepadły, więc w zasadzie no, to jest takie szukanie w pustym zbiorniku. Oczywiście te dane, które pani podała, one są pewne, tak? One są pewne, bo one są udokumentowane, to są dane historyków. No i na tym się skupmy. Dzieci oczywiście mają wrażenie, że tych śmierci dookoła nich było więcej, ale to były dzieci i minęło mnóstwo lat. Więc tak naprawdę, tak jak napisałam w książce, tutaj liczby może nie są takie ważne, bo tam, gdzie umiera dziecko, tam nie ma liczb po prostu. Natomiast tutaj no, historycy są biedni, bo dokumentacją Niemcy się zaopiekowali, a też część z niej zginęła jeszcze w latach 90. O tym też jest napisane w książce, więc no, rzeczywiście wszyscy mamy związane ręce. I tak jak pani powiedziała, za co bardzo dziękuję, książka jest emocjonalna, książka oddaje głos, jest hołdem tym, którzy zechcieli ze mną rozmawiać. I też ze światów osobom, ponieważ przytoczone są też wypowiedzi ludzi, którzy już nie żyją od dawna, ale zdążyli wypowiedzieć się w innych dokumentach, które są zresztą te dokumenty w Instytucie Pamięci Narodowej w Łodzi. I z tego pan Błażej Torański korzystał. Także rzeczywiście wespół w zespół, no właśnie, żeby też nie okopać się w swoich światach, tak? Bo trochę my mamy rację, oddając im głos, nawet jeżeli coś tam dopowiedzą. Wie pani, ja coś zauważyłam, że już chwilami to wiem, kto sobie coś dopowiada, kto opowiada czyjąś historię, bo to jest tak, proszę państwa, oni nie kłamią, tylko czasem opowiadają czyjąś historię, bo po tych wielu spotkaniach oni się już nasłuchali, bo tutaj Kasia, tutaj Henio, tutaj Janusz, tutaj Andrzejek, tutaj Kasia, oni nasłuchali się już tak bardzo, że... rzeczy zostały przez nich przeczytane, one sobie też już odtwarzają to, co już przeczytali, to, co zobaczyli w filmie na ten temat. To prawda, ja to biorę pod uwagę. Oczywiście tu jest racja, ale myślę, że tyle się wycierpieli, tyle przeszli, że oddajmy im ten głos, bo w tej książce ja mam głębokie przekonanie, nie mam cienia wątpliwości, że jest mnóstwo prawdy. Mnóstwo prawdy, bo oni często mówią, wie pani co, przecież, a po co my mamy kolorować? Wystarczy, że pani opowiemy to, co było. Tutaj nie ma żadnego kolorowania, bo to by, no po co, nie ma takiej potrzeby. Mam duże zaufanie na przykład do zmarłej bardzo niedawno, tydzień temu był niestety pogrzeb w Warszawie, a dokładnie w Markach, pani Marysia Wiśniewska, już jej nie ma, nie mamy tej najstarszej naszej więźniarki niestety. Cudowna osoba, bardzo mądra, ona w obozie miała 15-16 lat, ona potem wywieziona została do Ravensbrück, ponieważ skończyła właśnie 16 rok życia, to była cezura, po 16 roku życia wypadł do obozów koncentracyjnych dla dorosłych. O tym też warto powiedzieć. Ona była w obozie jako już duża dziewczynka i znała niemiecki, bo to była elita. To była elita poznańska. Dziadek ją nauczył, zresztą była uczona w dobrych szkołach i tak dalej. No, tata o wszystko zadbał, mama również. I ona właśnie bardzo dużo rzeczy mi powiedziała, takich interesujących. I to ona właśnie stwierdziła, że nie ma sensu kolorować, ponieważ wystarczy prawda.
To była osoba bardzo wysokiej klasy, więc mam do niej zaufanie. I rzeczywiście były takie sytuacje w rozmowie z nią, kiedy ona przepraszała, zaczynała płakać i mówiła, wie pani co, o tym to niech ktoś inny pani opowie. Więc wiem na pewno, że działy się rzeczy straszne. Myślę, pani Jolanto, że mimo, że nasza rozmowa trwała dość długo, no nie opowiedziała pani jeszcze wszystkiego. No nie. I czytelnicy znajdą resztę. Tak. W książce i jestem pewna, że rozbudziliśmy ich ciekawość. Mam nadzieję. Temat jest trudny, ale fascynujący. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Mogłabym pani słuchać kolejne godziny. Dziękuję. Dziękuję. Pani Jolanta Sowińska-Gogacz, współautorka książki Mały Oświęcim, Dziecięcy Obóz w Łodzi, Marta Szczesiak-Ślusarek, oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Dziękuję bardzo.